Powiem szczerze, że wolałbym, żeby Vivo u nas zostało bardziej, ażeby któraś z marek, Tak, córek, no, jak kuzynek się przynajmniej przeniosła, chyba bym więc. płakał po Realme, ale znowu nabywcy tych tańszych telefonów by mogli być zawiedzeni. Na tej średniej i niskiej półce ładowanie szybkie jest wyższe od dodawanej ładowarki. Cześć, witamy Was po małej przerwie. No, nie była taka mała, rzeczywiście długo nas nie było. Jeżeli tam jeszcze jesteście, to ja jestem niezwykle zdziwiony i bardzo wam dziękuję, że mieliście tyle cierpliwości do nas. No tak, ale była to przerwa w sumie z przyczyn niezależnych, ale już wszystko wraca do normy i zaczynamy może od takiej chyba najgłówniejszej premiery minionego tygodnia, chociaż te telefony do nas na pewno nie trafią. Nie, rzeczywiście nie mają do nas trafić ani Bo jednego. nie dość, że to Vivo, to jeszcze to jest Aiko. Aiko, nawet jak u nas Vivo było, to nie było u nas praktycznie dostępne, chyba że ktoś sobie sprowadził. No, a to już na bank nie będzie dostępne. Pojawią się tam pewnie w Indiach, gdzieś może w Europie wyskoczą, ale wątpię. W Wiesz, każdym razie jest szansa, że u nas też się pojawią, tylko nazwa będzie trochę inna. wątpię, no bo Nie? jakby Vivo u nas nie będzie, chyba że wyskoczą jako Oppo jakieś, ale to bardzo wątpliwa sytuacja raczej. No Raczej byłaby. zobaczymy. To znaczy, tam szykuje się bardzo podobny do nich smartfon, bo mówimy w tej chwili o IQ o 12 i 12 Pro, żeby uściślić. I szykuje się bardzo podobny do nich smartfon, ale jednak troszeczkę inny. I ja go nawet dorzuciłem do katalogu, jak jesteście zainteresowani, Vivo X100, ale to jeszcze go nie ma w tej chwili na rynku i nie jest, mówię, to nie jest identyczne, jest też high-endowa Tak, specyfikacja, ale natomiast jest inny smartfon. kapkę inny, no i to też Vivo nadal, więc bardzo marne szanse, żeby w ogóle był dostępny w naszej okolicy, bo w Polsce na pewno nie będzie, bo jak pamiętacie, być może w maju Vivo sobie zrobiło papa z Polski i sobie po cichutku poszło. O patenty chodziło, czy o coś innego? Nie, kwestie chyba rynkowe były po prostu. Stwierdzili może, że nie chcą kanibalizować Oppo. No jednak to był jeden koncern, jakby nie było BBK. I może uznali, że nie ma sensu się pchać z dwoma podobnie pozycjonowanymi markami, no bo Realme to jest tanioszka, OnePlus jest dla geeków, a Oppo i Vivo, no to takie były marki, powiedzmy, no moim zdaniem konkurencyjne dla siebie, jednak takie troszeczkę takie chińskie premium. No i Koncern BBK ma problem z nadmiarem uznali, marek, po prostu o tak, dziwo. uznali, że pogrzeba, aczkolwiek szkoda, bo ja Vivo, no żałuję, oni te i właśnie te X-y robili bardzo fajne, a nawet te średniaczki, jak testowałem, to też były bardzo popitaśne. Ale wróćmy do Też 12. powiem szczerze, że wolałbym, żeby Vivo u nas zostało bardziej, ażeby któraś z marek, Tak, córek, no, jak kuzynek się przynajmniej przeniosła, chyba bym więc. płakał po Realme, ale znowu nabywcy tych tańszych telefonów by mogli być zawiedzeni, no bo jednak Realme jest świetne w tych Wiesz, niedrogich. zawsze jest Xiaomi jeszcze na rynku, w związku z tym tutaj nie byłoby wielkiego Tak, no. problemu. Whatever, w każdym razie te Wracajmy 12 do dwunastek. są o tyle fajne, że mają tego nowego snapa, który podobno wymiata i rzeczywiście jak tam się benchmarki różne przewijały, to poprzednią generację Snapdragona kosi równiutko To jest i wszystko. generacja trzecia, też uściślimy. Snapdragon 8 trzeciej Ósemka. generacji, do tego pamięci oczywiście DDR5X UFS 4.0, więc to będzie zaiwaniać jak dzikie. Do tego ekrany też fajne. AMOLED E7 6,78 cala z jasnością do 3000 nitów. Oczywiście nie przywiązujcie się, bo to jest, wiecie, tak jak podawanie długości członka razem z kręgosłupem, to jest jasność szczytowa. Tak, Czyli to jest ta. jasność szczytowa, czyli na chwilkę, na moment Tak. gdzieś kiedyś może te 3000 nitów. Ale wiecie, jak ta szczytowa jest bardzo duża, to i ta typowa, taka na co dzień też jest na pewno dobra i na pewno też wysoka, ale oczywiście nie 3000 nitów, broń Panie Boże, tam myślę, że z 1,5 do 2 max. Odświeżanie 144 Hz, czyli też bardzo fajnie. No i ekrany różnią się rozdziałką. Już ten w podstawce, czyli WQ 12 ma 2800 na tam 1260. A w 12 Pro to już mamy 3200 na 1440. Do tego to przyciemnianie 2160 Hz, czyli to takie fajne, nie migające. 16-megowe aparaty do selfie. No tu akurat poszli trochę w lipę, no ale trudno.
Baterie też fajne, 5000 ze 120-watowym ładowaniem. Nie pamiętam jak z indukcją, ale chyba nie ma indukcji. Indukcyjna jest w wersji Pro. A, w Pro ma tylko indukcję, Pro jest no. indukcja i to jest, nie wiem, 50-watowe zdaje A, się to jest ta zabezpieczenie. szybka ich najprawdopodobniej, Tak bo mi się Vivo ma wydaje. indukcję. Obudowy szczelne w klasie IP68, głośniczki stereo, ta super hiperwibracja, no i aparaty fotograficzne. 50 w roli głównej, oczywiście z optyczną stabilizacją i fajną przysłoną 1,68. Do tego kolejna 50 szerokokątna i trzeci aparat 64 mega z peryskopem i znowu z optyczną stabilizacją. Ale ten Znaczy, peryskop nie ma takiego super jakiegoś przybliżenia. tutaj fajną rzeczą jest to, że one wszystkie mają autofokusa. Tak, bo na aparat Nadal się to 64. rzadko zdarza u różnych producentów. Właśnie. Vivo zdecydowało się na autofokusa we wszystkich tylnych aparatach. Przed nim nie ma. Tak, I to jest dokładnie. również fajne. A propos autofokusa, nawet zrobiliśmy z Konradem chyba z tydzień temu taki filmik, to sobie obejrzyjcie, tam wyjaśniamy, jaki to jest, co to jest autofokus, co to jest fixed focus i tak dalej. Ja tylko dodam, że właśnie najfajniej, że 50 szerokokątna ma autofokus, bo dzięki temu robi też makro. Tak, w Tak. szerokokątnych się, znaczy szerokokątne globalnie są w stanie robić makro również bez No, ale autofokusa. muszą mieć autofokus przeważnie, bo bez autofokusa to raczej słabo. Znaczy wychodzi, ale nie tak dobrze To nie rzeczywiście. tak dobrze, no bo wtedy domyślnie jest raczej ustawiony fixed focus na stałe, ale znowu obejrzyjcie filmik, który zrobiliśmy z Konradem, to się dowiecie więcej na ten temat. Co do cen, słuchajcie, wersji jest od czorta i ciuciu od 6 w sumie. Nie będę was wszystkimi zanudzał, ale od. Zaczyna się cennik w juanach wyrażony przeliczywszy na nasze 2300 niecałe, po niecałe 3500, przy czym to już mówimy o wersji Pro z pamięciami 16 GB plus 1 TB, czyli naprawdę już mocno dopasionej. No oczywiście u nas byście musieli dorzucić VAT, no i pamiętajcie, że jakby przyszła Wam ochota na sprowadzenie któregoś z tych hajku, to sprawdźcie po pierwsze Primo, jakie pasmo obsługuje, a po drugie Primo, no chociażby czy ma usługi Google'a, bo jeżeli to jest dystrybucja na Chiny, to wcale ich mieć nie musi. Znaczy, obawiam się, że on na pewno nie ma. Jeżeli chodzi o Może pasma, to jakieś. Chińczycy podają również wszystkie europejskie, co jest dosyć dziwne. Ja jeszcze dwie ciekawostki. Może na Indie idzie, nie? Ja jeszcze dwie ciekawostki. Główny aparat to jest OV50H Omnivision. I jeszcze, jeżeli chodzi o częstotliwość próbkowania dotyku, tutaj też są podawane trzy wartości w zależności od treści wyświetlanych na ekranie, czyli w zależności od tego, czy to jest statyczny tekst. Czy to jest Wybiwana. przewijanie strony internetowej, czy to jest na przykład gra, gdzie występuje bardzo dużo ruchu. Możliwe, że inne multimedia też, możliwe, że w filmach również. I to jest 120, 300 i 2000 Hz, jeżeli chodzi o próbkowanie dotyku. Tyle. Tyle. Jedźmy, jak już jesteśmy przy Vivo, to może zostańmy, bo jeszcze średniaki pokazywali w zeszłym tygodniu. Znaczy jest jedna rzecz, za którą No. zawsze ganimy producentów, mianowicie znowu wyszły dwa telefony z identyczną nazwą. A to Jeden ta, no. na rynek globalny, inny na rynki inne. Ujmijmy to może w ten sposób, bo to między innymi jest Indonezja i on się tak nazywa niestety w katalogu. Mowa o Y27S. Jednego macie pod podstawową nazwą Y27S, drugiego pod nazwą Y27S Indonezja, bo nie było jak go wrzucić tak naprawdę. Po Ta, no pierwsze ale. wyglądają inaczej, bo jeden ma kropkę w ekranie, ten globalny na szczęście ma kropkę w ekranie, ten na rynki wschodnie, bo on na Rosję między innymi idzie, właśnie Indonezję i kilka różnych innych rynków, ma z kolei notcha. Natomiast mniej fajną informacją jest to, że ten, który idzie na rynki globalne, ma nie mieć NFC, natomiast ten drugi i owszem, ma NFC. No to no, namotali jak zwykle tradycyjnie. Z rzeczy fajnych, no to ten jedna wersja kolorystyczna mi się spodobała. Brązowa. Tak, ja ją nazwałem brązową, ale ona jest, jak się już później doczytałem, ona jest wiśniowo-brązowa, więc kurczę, bakłażan, no, bakłażan. Na renderach rzeczywiście No właśnie, wygląda na chyba renderach bardziej brązowo. brązowa się wydaje, nie? Właśnie. A poza tym jest taka fajna zielona, śmieszna dosyć, dlatego że wygląda jakby kratkę miała z tyłu Vivo zrobioną, taką połyskującą.
Vivo akurat w stylówę potrafi, no. Zresztą Oppo tak samo, no. Ten koncern, no, jak podejrzewam, że mają dobrego stylistę albo stylistów i po prostu rysuje im te smartfony, a później Znaczy, czy one trafią z logo Oppo czy z Vivo, no to już jest. prawda, że ten układ z dwoma dużymi aparatami z tyłu wygląda jakoś tak Zachwianie. fajnie, kurczę. Nic nie poradzę, po Jest to prostu fajnie. oklepane, a jednak jakoś wygląda. No szczególnie ten brąz, gdzie jeszcze ma takie fajne, połyskliwe oprawki wokół tego aparatu. Właśnie, ja nie mam nic przeciwko powtarzaniu dobrego designu. To jest coś, Tak, no co w szczególnie, żaden że on się sposób nie broni. szkodzi. Tak, szczególnie, że znowu powtórzyli ten design w innym modelu ze średniej półki, Y55T. Model ST, no też ma dwa duże oczka aparatu fotograficznego, Tak, też z tutaj są ładne, bo są jeszcze okolone buką. takimi ramkami złotymi. Tak, no i do tego płaskie plecki, ale takie fajnie się mijące. I tu nawet aż cztery kolory dali, bo nawet dali dla takich tradycjonalistów czarny. No i to również jest mniej więcej ta sama półka cenowa, czyli taka sztampa, tak? 50 aparat fotograficzny, jakiś przyzwoity procesor, akurat Dimensity 8020 w tym momencie, wróć, 6020 w tym Sześćdziesiąt momencie. sześć. Bateria 5000, oczywiście normalka, no i tam różne ładowania, akurat w tym przypadku 15-watowe, czyli bez szału. Do tego ekran Full HD, no i jedziemy z tym koksem. Wszystko to kosztuje tam, oczywiście, mówmy na Chiny, tak? W granicach tam 500 do 1000 zł. No taka średnia półeczka chińska. Niczym się, prawdę mówiąc, te telefony szczególnym nie wyróżniłem, poza tym, że są całkiem ładne jak na swoją cenę. No i oczywiście wyróżniałem się też tym, że u nas ich nie będzie. Zauważyłem niestety jedną niepokojącą rzecz w przypadku chińskich producentów i to się zaczyna powtarzać coraz częściej niestety, mianowicie na tej średniej i niskiej półce ładowanie szybkie jest wyższe od dodawanej ładowarki. No to Także cieszy jest mi się pierwszy nadal krok oczywiście, że usunięcia. dodają ładowarkę, natomiast Ale smućmy się, akurat nie w przypadku tego smartfona, ogólnie tak. smućmy się, że po prostu te ładowarki są bardzo często 10-watowe, na przykład w momencie, kiedy ładowanie jest 15 albo 18-watowe. No tak, no jest faktycznie coś takiego się dzieje. I myślę, że na razie pozostańmy w Chinach i cofnijmy się trochę w przeszłość, bo no, trzeba o tej premierze wspomnieć, bo jednak jakby nie było, jest dosyć istotna. Xiaomi pokazało flagowce 14 i 14 Pro. No, myślę, że już sporo wiecie o tych telefonach, jeżeli się interesowaliście tematyką. Z rzeczy takich powiedzmy istotnych, podstawka ma płaski ekran, Pro ma lekko zagięty, ale dużo mniej niż w ubiegłym roku. Oczywiście są to OLEDowe ekrany z LTPO i w podstawce 6,36, w Pro jest trochę większy, 6,73 cala. I znowu mamy, moi drodzy, jasność sięgającą 3000 nitów. Ja znowu powtórzę, to jest ta jasność szczytowa, czyli ta topka totalna, a nie taka na co dzień, bo na co dzień to pracują one jednak z niższą jasnością. No, oczywiście odświeżanie, ale tu do 120 Hz, czyli nie tak jak w iQOO 144, ale myślę, że 99,9% użytkowników nie zauważy różnicy. No, 32-megowe aparaty do selfie, tylko się upewniam, czy tak, 32-megowe w obu modelach do selfie, natomiast różnią się oczywiście te telefony między innymi bateriami, no i aparatami głównymi. Podstawka ma baterię 4600 i ładowanie 90-watowe, a Pro ma 4880 i 120-watowe ładowanie, do tego 50-watową indukcję. I właśnie a propos ładowarek, no tutaj ładowarki są w zestawach i są takie jak potrzeba, czyli o odpowiednich mocach. Co o aparatach? Może podstawka, zacznijmy. Podstawka ma 3,50. Główny charakteryzuje się optyczną stabilizacją i fajną przysłoną 1,6. Szerokokątny to po prostu jest. I tele warto podkreślić o ekwiwalencie ogniskowej 75 mm, czyli to jest ponad 3 razy, o ile dobrze przeliczam, i on też ma optyczną stabilizację. Natomiast w Pro, moi drodzy, zmieniono tą główną matrycę. Co prawda, rozmiar pozostał
Patrzę, czy na pewno, czy was nie kłamie tak. O, rozmiar pozostał ten sam, ale matryca jest innego typu po prostu. I aparat ten ma zmienną przysłonę. Od 1,42 do 4,0. Przy czym to nie jest zmiana taka, wiecie, płynna, tylko albo, nie? Tak. Także macie do dyspozycji tak naprawdę dwie głębie ostrości w tym aparacie. Taką płytszą do portretów i taką, no powiedzmy, wyższą do takich ogólnych zdjęć. No. Ta jasność jest bardzo wysoka, dlatego Tak. że tam jest ta przysłona No to 1,42. jest taka, no będziemy nawet rekordowa jak na smartfon. I warto również zwrócić uwagę na przysłony w aparacie z obiektywem, z teleobiektywem, dlatego że tam jest też stosunkowo jasno jak na teleobiektyw BS2.0. Tak, no masz rację, o tym też powinienem. Zazwyczaj bywa od 2,4 wzwyż, Tak, natomiast to wzwyż o 2,0 trzy. jest rzeczywiście godne uwagi, jeżeli ten obiektyw jest naprawdę tak jasny, no to cóż. No nie, no to na pewno będzie fajny telefon do nas. Myślę, że dotrą, jak podejrzewam, że tak jak w zeszłym roku, czyli w lutym w okolicy targów MWC. No oczywiście jeszcze smartfony te mogą cieszyć oko wąską ramką wokół ekranu, bo nie dość, że jest wąska, to jest symetryczna, nie ma tej brody na dole szerszej, tylko jest mniej więcej równa, tam pewnie się różni ułamki milimetra, ale tak na oko, jak widziałem zdjęcia tych telefonów na żywo, no to wygląda to co najmniej dobrze. Znaczy, dla telefonów Xiaomi wydaje mi się, że nowa jest ta kuchenka z tyłu Tak, aparatowa no z to się to czterema już fajerkami. było u nich, ale no tak, nowa stylizacja, dokładnie. Wygląda troszeczkę inaczej niż to, co do tej pory pokazywali, także smartfon na pewno będzie się wyróżniał na pierwszy rzut oka, zarówno jeden, jak i drugi, bo ta stylizacja jest bardzo podobna tak naprawdę. I poza zagiętymi ekranami niewiele tak naprawdę je różni. Tak, no i coś czuję, że Jeśli w chodzi przyszłym o roku. projekt, oczywiście, o design, a nie o specyfikację techniczną. Tak, i coś mi mówi, że w przyszłym roku znowu będziemy się nabijać, że Xiaomi jest droższe od iPhone'a, bo może się zdarzyć taki przypadek w którejś konfiguracji, bo podstawki startują w Chinach od 2300, czyli u nas to by było dobrze koło 3. Natomiast najbardziej dopasiona wersja, czyli 16 GB plus 1 tera w wersji Titanium, bo to jest specjalna odmiana kolorystyczna tam i z domieszką tego całego Tytanu, gdzieś tam, to 3750 wychodzi w juanach, czyli no myślę, że u nas tak pod piątkę już by podjechało jak nic, o ile w ogóle u nas będzie, aczkolwiek wersja bez tytanu jest niewiele tańsza, także no ale to zobaczymy, tak? Myślę, że prognozuję najwcześniej styczeń przyszłego roku u nas, ale myślę, że luty i MWC. I zostańmy może przy tym Xiaomi, pomęczmy ich do końca. Bo znowu jeszcze wyskoczyli z atakiem klonów. Dwa telefony bardzo do siebie podobne, chociaż nie identyczne. Redmi 13C i Poco C65. Wyglądają podobnie i większą część specyfikacji mają w zasadzie taką samą, acz różnią się procesorami. W Poco mamy Helio G85, w Redmi mamy Helio G99. Pamięci DDR4X i EMC5. Dużo wariantów pamięci, przy czym w Redmi oczywiście więcej. Jest gniazdko na microSD. Jest zwyczajny ekran 6,74 cala z rozdzielczością HD+, ale na szczęście z odświeżeniem 90 Hz. Wielki podbródek na dole, na górze niemodny kropelkowy notch, bo to tanioszka. 8 megapikseli aparat do selfie. Z tyłu 50 plus 2, czyli też standardowo. Bateria też standardowo 5000 z 18-watowym ładowaniem. Jest mini jack. Ceny tam w okolicach powiedzmy 500-700 zł. Już tak ogólnie ujmując, nie będę was przynudzał dokładnie, bo. To nie są brzydkie telefony, jak na tanie telefony w Xiaomi, Ja są broń dosyć Boże. tanie, Gdyby nie zwróćcie ten uwagę. notch z przodu, to byłoby jeszcze lepiej tak Ten naprawdę. ekran, jakby był Full HD, to ja już bym kompletnie żadnych zastrzeżeń do tych telefonów nie miał. No oczywiście tak, są tanie. No. Wiesz Są co, tanie. niech one sobie nawet będą HD, byleby tylko rzeczywiście płynnie działały, że Tak. No. jeżeli to MIUI tam chodzi
w miarę płynnie, to powinni O, być ludzie zadowoleni. a propos, Zadowoleni. wiecie, że już żegnamy MIUI i będzie HyperOS teraz, który ma działać na wszystkim, od kurcze sznurówki No, do butów. chyba, że ktoś ma uprawnienia administratorskie i złamany system, to No to wtedy wtedy będzie miał problem z automatycznym update'em, no ale tak. jeżeli ktoś zdobył sobie uprawnienia administratorskie, to prawdopodobnie jest w stanie zainstalować nowy system Powrotem. Xiaomi tak czy Tak. inaczej. A potem można jeszcze odblokować bootloader, tylko trzeba będzie Xiaomi poprosić łaskawie o to i pozwolą łaskawie odblokować na rok. No i oczywiście trzeba mieć w miarę nowy ten smartfon Xiaomi, w miarę ten z tych mocniejszych. No myślę, że te Poco akurat i Redmi się nie doczekają już Hypera. No ale okej, w niskiej półce cenowej te telefony są całkiem spoko. Dobra, Nie, lećmy one dalej. są ok. Jako tanie telefoniki, jeżeli to jeszcze płynnie działa jako smartfon, to w zasadzie można Oczywiście, rozważać. nie ma zastrzeżeń. Dobra. Tego się nie kupuje po to, żeby grać, tylko po to, żeby rzeczywiście używać czy Żeby społecznościówek, wychodzić czy się, tak. rozmawiać, czy się komunikować z Kontaktać. ludźmi w związku z tym. Dobra, jedźmy dalej, bo ludzie usną. Mówiłem o kuchence w tych nowych Xiaomi. Podobną kuchenkę znajdziecie. Ciekawostka w Philipsie Xenium S8000, a wspominam o nim właściwie tylko i wyłącznie dlatego, że jest to chyba pierwszy ze smartfonów Philipsa obsługujący w ogóle 5G. O, a to Philips w ogóle jeszcze robi smartfony? Nie, to Tak, jest Philips cały słabo. czas robi smartfony, co prawda one są średnio u nas dostępne, ale tutaj robi. To jest taki, który wygląda na bogato, bo specyfikacji co prawda nie ma na bogato, ale design jest taki, że tam jakaś skóra jest, chyba raczej ekologiczna skóra, chociaż nie wiem, możliwe, że prawdziwa, nie doczytałem niestety. Z tyłu jest wielka kuchenka z trzema aparatami, okolona złotą, wielką, szeroką ramką. Jest w dwóch wersjach, albo ta skóra jest brązowa, albo ta skóra jest czarna. Natomiast jeżeli chodzi o specyfikacje, to właściwie nie ma co mówić. Jest tam jakiś procesor, bo Philips nie podaje, z 2 GHz zegarem. Jeżeli chodzi o pamięci, też właściwie nie ma o czym mówić. 256/12, jeżeli chodzi o konfigurację. O, właśnie widzę, że się problem. Właśnie zmienialiśmy system i coś się zrobiło z aparatami fotograficznymi, ale aparat fotograficzny nam jest bodajże, jeżeli pamiętam, 48 megapikseli z tyłu, plus jakieś dwie, nie wiem, dwójeczki, ale nie, nawet dwie fałgi chyba. Właściwie nie wiadomo do czego. Pewnie do rozmywania tła i do tego typu rzeczy. Smart są właściwie wyłącznie na Chiny. Ot, wspominam, że Philips jeszcze istnieje, jeszcze robi telefony. No i jest jeszcze Oppo A2 A, no, tak. z obsługą sieci 5G. Tutaj też design jest dosyć fajny, może nie tyle, jeżeli chodzi o projekt samej obudowy, bo ten znacie, natomiast jeżeli chodzi o kolorki, to tam jest sympatycznie dosyć. Też już widzieliśmy wcześniej tego typu stylówę u Oppo, ale tutaj no, one rzeczywiście, te wzory na tylnej części obudowy wyróżniają smartfona, bo jeden jest taki lila, z białymi maziajami, trochę jak spadającym śniegiem. Drugi jest z kolei zielony, jasnozielony, też ze smugami takimi pociągniętymi przez tę tylną obudowę. Jest oczywiście czarny egzemplarz również. Także można znaleźć sam smartfon oparty na Dimensity 6020 z IPS-owym ekranikiem 672 w Full HD na szczęście, pracującym 5000 mAh bateryjka. Ładowarka i ładowanie 33-watowa i to jest w miarę dobra informacja. Jeśli chodzi o aparaty, właściwie nie ma o czym mówić. 50 plus 2 z tyłu, z przodu 8. To właściwie chyba tyle. Tak, Żadnych podobieństw nie widzę. patrzę na cenę. W okolicach 1000 zł, oczywiście przeliczając bezpośrednio z juanów. No i mamy jeszcze dzisiejszą nowość z kolei Honora X50i Plus. Różni się o dziwo zarówno designem, jak i specyfikacją dosyć mocno od Honora X50i. On dzisiaj debiutował w Chinach, także to jest świeżynka zupełna. Dimensity 6080. Jeśli chodzi o wersję pamięci, to 256, 512 i 12 aż giga RAMu. Bez obsługi kart. 108-megapikselowy aparat, o nim warto wspomnieć. Z tyłu towarzyszy mu dwójka, a z przodu jest ósemka, także fotograficznie to nie jest jakoś bardzo genialne.
Jest 108, w związku z tym on ma te powiększenia polegające na kadrowaniu zdjęcia 108-megapikselowego, ale to nie są powiększenia jakieś. Równie dobrze możecie sobie zdjęcie 108-megapikselowe zrobić, po prostu wyciąć. Tam są co prawda algorytmy poprawiające jakość jeszcze dodatkowo po wycinaniu, ale Nie, no bez przesady. też właściwie nie ma o czym mówić. Obsługuje 5G. Jeżeli chodzi o bateryjkę, jest trochę biednie, bo raptem 4,5 tysiąca mAh, z kolei ładowanie jest 35-watowe. Android 13 nadal. Tam po drodze mieliśmy Androida 14 w tych flagowych modelach, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. Co No tak, najmniej. no to wiesz, to jest na razie póki co na Chiny. Ja nie wiem, czy on do nas trafi z tą nazwą, czy z zupełnie już inną, bo to też różnie może być, nie? Tak, to prawda. Także akurat w przypadku Honora to jest jeszcze troszeczkę dziwnie, no bo przypomnę wam, że póki co u nas jest na przykład tylko w jednej sieci i podobno z tego, co słyszałem, też nie jest prosty do kupienia, bo ta sieć, która oferuje honory, to jakoś tak niespecjalnie dużo ich ma w sprzedaży na magazynie. No ale dobra, może to dotrze, może nie dotrze do nas, albo dotrze jako tam coś innego. Znaczy, sam Honor będzie miał 13 również w Chinach, natomiast o 14 mówiłem w kontekście Vivo IQ 12 i 12 Pro, bo ta tam rzeczywiście jest 14 Tam Androida. od razu jest 14 na start. Jeszcze może tak na dobicie na szybko. Też z poprzedniego tygodnia, kiedy się nie widzieliśmy, całkiem fajny telefon zrobiła Nubia. Fajny, bo jest, wydaje mi się, całkiem opłacalny, bo wychodzi w juanach 1375, czyli u nas by się zmieścił w okolicach dwójki. A ma tak, Snapdragon 8 drugiej generacji. Do tego przynajmniej 12 plus 256 pamięci, OLEDowy wyświetlacz Full HD ze 144-hercowym odświeżaniem i 1000 nitów jasności. Do tego bateria 5000 z 80-watowym ładowaniem, 64-megowy aparat główny z optyczną stabilizacją i znowu fajną przysłoną 1.6, szerokokątny 50K z funkcją makro i trzeci aparat to jest jakiś taki dziwny aparat do analizy barw, nie wiem, coś jakieś AI on tam pewnie odpierdziela przy portretach. No Tak, i oni 16. nawet nie wspominają o jego danych, niestety. Tak, dokładnie. On jest nazwany jako analizator spektrum bodajże. No i w zasadzie Rozumiem, tyle. że No. może być fałga po prostu, która jest Tak, albo możliwe, dwa że to jest megapiksele, o albo których stwierdzili, że lepiej nie pisać po prostu. Nie. lepiej go nazwać jakoś tak fancy i będzie większy bajer. Tak. No, w okolicach dwójki ten telefon ma całkiem sporo może sensu, aczkolwiek no, jeszcze Nubia w europejskim sklepie go nie uwidoczniła, więc diabli wiedzą, jaka będzie w On Europie. jest rzeczywiście ładny. No, OLEDowy No. wyświetlacz we wszystkich właściwie smartfonach ZTE działa tak, jak powinien. Także to są wyświetlacze jednak dobrych, znanych marek najczęściej. Tak, tu podejrzewam, że Jest OK. Boeing albo A inny. sam smartfon ma całkiem sympatyczny design, podciągający jakby tego smartfona no, pod flagowce w Nubii. Dlatego, że jest bardzo podobny. Jest A, tam no. w dwóch wersjach, jest jedna zielona, jedna czarna, zdaje się, ładnie wygląda, jest w miarę niedrogi. Jak na No i... te specyfikacje, to jest chyba zresztą właściwa cena. Tak, no to mówię, to te 1375 przeliczone z juanów to jest za wersję 12 plus 512, a ten słabszy, czyli 12256, to tam 1200 z groszami wychodzi, także no fajne A tam ceny. jest też UFS 4 i Tak, LPDDR5X, tak, także te pamięci są całkiem. nie? Dlatego zwróciłem na niego uwagę, bo cena, że w stosunku do tego, może nie są, nie jest to jakaś wybujała specyfikacja, która nie wiem, zwala z nóg, jest w jakiś sposób innowacyjna, natomiast w stosunku do ceny wygląda to całkiem fajnie. To prawda. No i co, kończymy To chyba. chyba wszystko, jeżeli chodzi o te smartfony, o których mieliśmy powiedzieć z mijających tygodni, bo jest oczywiście więcej nowości. MyFone na polskim rynku zaproponował coś nowego. W przyszłym tygodniu właściwie to do końca miesiąca czekamy na Redmi z serii K70. Mają być dwie K70, jedna zwykła, druga w wersji Pro i K70e. Nie mogą się pogodzić na razie liksterzy co do procesorów, dlatego że jedni twierdzą, że to K70e będzie miało Dimensity 8300, inni z kolei, że Snapdragona 8 z plusem, ale podejrzewam, że konfuzja wynika stąd,
że będą dwa telefony, które będą miały identyczną specyfikację i różne nazwy znowu, bo to będzie z jednej strony K70, z drugiej strony Poco F6 i jeden prawdopodobnie będzie miał Snapdragona 8 z plusem, a drugi będzie miał Dimensity 8300. Jeśli chodzi o 70 i 70 Pro, to K70 będzie odpowiednikiem Poco F6 Pro i prawdopodobnie tam się pojawi Snapdragon 8 drugiej generacji, natomiast wersja Pro powinna mieć Snapdragona 8 trzeciej generacji już, także taki flagowiec pełną gębą. Tak. No czeka nas też nowy Realme, tam GT5, coś tam, coś tam. No na pewno w przyszłym tygodniu, dobrze mówię, czy przekręcam się do nas? No, chyba w przyszłym tygodniu, Vivo X100. No tak, ja też, wspomniałem, w katalogu tak, już jest, mówię. Dlatego że te dane, które wyciekły, po prostu są na tyle wiarygodne, że umieściłem w katalogu, podobnie jak i tam rendery zostały opublikowane, w związku z tym Tak, ale macie to, co jest po będzie prostu. model Pro do kompletu. Może nawet Pro Plus, ale to parzyją, mówi DIM. Czeka nas nowy Oppo Find X, czeka nas jeszcze OnePlus 12, myślę, że jeszcze w tym roku, przynajmniej w Chinach. A, chyba tak, to dzisiaj to wyskoczyło, że będzie tam ten nowy aparat fotograficzny. Tak, bo oni już się bardzo chwalą właśnie aparatami. A, jeszcze Reno kolejne będzie, Oppo Reno, które też ma mieć taki właśnie aparat jak Find X, co powinno być wow, ale myślę, że mają na myśli modele Pro Plus, akurat w przypadku serii Reno, ale no to też zobaczymy. Reno może być już w nowym roku, bo próbuję sobie tak ułożyć w głowie. Kurczę, zerknijcie sobie w cykl wydawniczy Reno, bo oni tymi renówkami to strzelają jak z karabinu. Do nas te smartfony docierają z dużym opóźnieniem albo co druga generacja. Więc powiem szczerze, ja się już w Oppo Reno pogubiłem. W każdym razie też się pochwali, że też będzie miało ten dopasiony nowy aparat z Hasselbladem. No zobaczymy. Także będzie bujnie. Chyba wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, Tak. że was nie zanudziliśmy straszliwie. Nawet się uwinęliśmy chyba w miarę szybko, No, mimo tego, że nie, tych no smartfonów elegancko było poszło, całkiem sporo. także co, życzymy wam udanego weekendu, dobrej nocy dla tych, których trochę przynudziliśmy. Miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy z wami No dobra. również. I do zobaczenia, miejmy nadzieję, za tydzień, a jak nie, to za Wszystkiego dwa. dobrego. Trzymajcie się zdrowo, Bye. bo zima idzie. Cześć.